czy współpraca z Lordem Pegasem była opłacalna? A czy zachowywał się może inaczej niż na odcinkach, jakieś tiki? Lord Pegas był osobą niezrównoważoną psychicznie. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj moim gościem będzie Bicel Tut Crash, znany z różnych pseudonimów, prawda? Generalnie były montażysta Lorda Pegasa. Jak wiemy, kanał Lorda Pegasa niestety umarł, ponieważ Tomek postanowił usunąć wszelkie filmy. No niestety, ale montażysta się ostał, tak? I mam nadzieję, że odpowie na kilka pytań związanych z jego byłą działalnością. Tak? Przedstaw się. Tak, jestem oto właśnie kamerzysta Pegasa, znany z jego kanału. Występowałem na filmach, montowałem wszystkie filmy. Niestety żaden się nie ostał, bo Pegas oszalał. Po prostu weszło mu coś do głowy i postanowił usunąć każdy film. Nie wziął na prywatne, żeby można było jeszcze jakoś to odzyskać, tylko usunął każdy film. No i niestety filmów już nie da się odzyskać, żadnego nie mam na dysku i postaram się odpowiedzieć na każde pytanie, jakie pan widzą tutaj mi zada. Czy współpraca z Lordem Pegasem była opłacalna? Pod względem zysków nie, gdyż no, zysków nie było żadnych, tak można powiedzieć. Pegas zazwyczaj reklamował się u innych twórców, kanał i tak dalej, tak też nabywaliśmy subskrypcje. Jak mówiłem, nie było żadnych zysków z tego kanału, nie doszliśmy do tego momentu, w którym mogliśmy zarabiać na filmach. Starałem się też właśnie jakoś nasz kanał promować poprzez ten mój montaż. Starałem się po prostu uczyć się wszystkiego, starać się zmontować te filmy jak najlepiej. Niestety, no, tak w skrócie, nie opłacało się z nim współpracować, po prostu, no nie opłacało się. A czy zachowywał się może inaczej niż na odcinkach, jakieś tiki? No, na odcinkach niestety miał czasami takie różne tiki, jak można powiedzieć nawet, że nieudawane, bo no, czasami też wymykało mu się prywatnie, jak na przykład z nim rozmawiałem, to te niektóre tiki się pojawiały nawet i w naszych rozmowach, tak samo jak na odcinkach. Było to co najmniej niepokojące. Może coś jeszcze chciałbyś dodać? Na pewno mógłbym powiedzieć to, że Lord Pegas był osobą niezrównoważoną psychicznie. Bardzo dziwne rzeczy czasami robił na odcinkach. Można też właśnie zobaczyć to teraz. Czy myślisz, że jeszcze może kiedyś powróci na polski YouTube? Jest to bardzo ciężkie pytanie, gdyż nie wiem, czy Lord Pegas, znany jako Tomesz, przestanie grać w grę znaną jako dla dzieci. Bardzo dużo wydał pieniędzy na tę grę. Nie będę podał całej kwoty, bo po prostu naprawdę jest przeogromna kwota. No i po prostu nie wiem, jeśli by się kiedykolwiek opanował, jeśli by dowiedział się, jaki błąd popełnił grając w to, no to chętnie bym chciał, ale na razie nie ma szans. Pegas nawet zmienił swoje zachowanie poprzez granie, nabył nowych przyjaciół. No i jest niestety taka sytuacja. Rozumiem, a może teraz coś o tobie, co? Jak się czułeś? Byłeś upokarzany, znęcano się nad tobą, szkalowany? Byłem w niektórych filmach, na przykład cały dzień na tak, byłem dosłownie pomiotem, byłem tam nękany w tym filmie. Oczywiście nie cały, bo tylko podczas moich wyzwań, tam było chyba 3 wyzwania, miałem złapać pokrzywę w ręce. Bolało bardzo niestety. Miałem zanurzyć całą głowę w pokrzywach, to też było okropne i oni mnie do tego zmuszali naprawdę. Katowali mnie, jeśli mogę to powiedzieć. Było to naprawdę okropne uczucie. Nie chcę nikomu tego życzyć, żeby nikt nie musiał zostać. O, co ja słyszę? Tak, to znaczy, że już koniec naszego odcinka. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie. Dziękuję za miłą rozmowę i zapraszamy do kolejnego odcinku. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli. Do zobaczenia.